Ostatnia misja. Jesteśmy na Michigan i startujemy, słuchajcie. Jeżeli chodzi o trocie, znaczy trocie, pstrąg, troć i pstrąg. Ja tutaj mam... tak to u mnie wygląda. O kurde, ja tutaj tak naprawdę to nie mam. Dobra, ale na pewno tak. Koło tej boi, tak mniej więcej przed, to na pewno tutaj będziemy łowili. Zobaczymy, jak to będzie szło. Na pewno tutaj, a takie moje lepsze miejsca, gdzie ja zawsze łowię te ryby, to jest tutaj, jak się pojawimy. I idziemy sobie właśnie w prawą stronę. I jest tak, ta bojka tutaj, pierwsza. To na wprost nie, jak zobaczycie tutaj sandacze, ale jest troć jeziorowa i troć jeziorowa. Tutaj dalej jest troć jeziorowa i kolejna bojka, która tam jest, jest też unikatowy sandacz. Unikatowy sandacz, czekajcie. Unikatowy sandacz, dobra, widzę, że głównie tutaj mam sandacze. Ale tak, tutaj jest troć. Się kręci przy tej bojce, którą widzicie. I to samo jest, jak sobie pójdziemy tutaj. Do tej dalszej, tak samo jest tutaj. Troć, pstrąg powinien tutaj być. Także zaczniemy sobie tu i będziemy powoli. Później pójdziemy na tamtą bojkę i później pójdziemy sobie na tą wyspę. I mam nadzieję, że to nam zagra na tyle dobrze, że w miarę szybko sobie skończymy ten evencik. Już do końca. Aha, dobra, tu się sterowanie się zepsuło, widzę. Nie da się. Czekajcie, to jeszcze raz go spróbujemy postawić. Spróbujemy go dać trochę w dół, bo tak to... Aha, dobra, dalej się nie da. No trudno. Zastanawiam się tylko nad haczykami, jakie tutaj zrobić. 8 tu chyba ósemki mamy ze skalnego jeziora, zostały mi. Kurde, nie wiem, damy 1-0. Damy jedynkę. I tu też damy 1-0 i jedynkę. Dobra, tak to sobie wymyślimy. Dwie wątki tak, dwie wątki tak. Maksymalny grunt i zobaczymy, co będzie tutaj się działo. Czy w ogóle coś złowimy. Widzę, że daleko będę rzucał. No zaraz zobaczę, czy ja będę tak daleko łowił. Chyba nie ma sensu aż na 40 metrów. Zobaczymy sobie też, jak będą brania na 30. Gdzieś tak sobie to rozrzucimy troszeczkę. Dobra, jakoś tak to będziemy robili. I tutaj sobie też założymy może mniejszy haczyk. Ta wędka gdzieś ze 30 metrów pewnie poleci nie dalej. O kurde, równiutko 30. No i poczekamy sobie, zobaczymy, co tu będzie się działo. Widzę, że te spławiki na prawo tutaj płyną, więc kurczę, może trzeba było się troszeczkę bardziej w lewo odsunąć. No ale zobaczymy. Herbatka jest, można siedzieć. No, mamy pierwsze branie. I pierwsza ryba. Dobra, dobra, sobie tylko szybko marker postawię, żeby później wam miejsce pokazać. Co tutaj mamy? O, też idzie kolejny pstrąg. No i ładnie. I witamy nowego subskrybującego kanał. Też źródlany. No i dobra. No i pięknie, czyli z 30 metrów też wychodzi, jak widzicie. Na potrzeby filmu tylko te markery. Czyli w takiej odległości.
Tu macie marker konkretnie. Tutaj rzucam w te okolice. Możecie sobie zobaczyć. Na razie strągi źródlane tutaj nam na razie siadają. Zobaczymy, jak będzie dalej szło. Okej. Mam nadzieję, że unikniemy basów. O, ten jaki szybki. Jesteś troć jeziorowa. No i pięknie, 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 pięknie. Jak będą tak brały, to 30 sztuk dość szybko zrobimy. I cyk. Także, moi drodzy, ja sobie biorę tutaj 5 wędek. Wszystkie rzucam w to samo miejsce, na ten 30 metr, nie ma co dalej machać. No i tak jak widzicie, tak to właśnie wygląda. W miarę przyjemnie to idzie. Źródlanych mamy już 6, jeziorowych 3, tygrysowe 2, więc nie jest naprawdę źle. Chyba idzie kolejny źródlany, bo tak ładnie. O nie! O nie! Sumik karłowaty! O nie! Także robimy zrywkę stąd. Że ciśniemy. Jak już tam weszły nam sumiki, to teraz tutaj idziemy. Tylko tutaj jest, z tego co widzę, daleko. Ale zobaczymy. Najpierw machniemy tego maksymalnie, czyli na te 30 metrów. No trochę brakuje. Ja to nawet tak daleko, to ciężko będzie rzucić. Ale zobaczymy, to są oczywiście markery na grunt, więc zobaczymy, czy tu trochę bliżej na spławik będzie, bo wyciągać z tylu metrów zestaw to trochę mi się nie chce, ale może z jeden rzucimy, zobaczymy. Baglerem to bez problemu tam wyrzucimy. Tylko chyba nie ma sensu tak daleko łowić, także czekamy tutaj na brania. I zobaczymy tutaj. No mam nadzieję, że ten spot jest na tyle daleko oddalony od tamtego, że tutaj ryby nam już wejdą i będziemy mogli tutaj połowić. Ojejku. Jesteś tu na tym bliższym, zobaczmy.
Czy uda się wyciągnąć dwie? No, nawet się uda dwie wyciągnąć. Idzie kolejny. To widzę, najgorzej będzie z tym tygrysem, żeby go dorwać. No i tak, trochę tych brań zrobiliśmy, lecimy na... tak długo to mi się nie chce ściągać. Lecimy na trzecie miejsce. Zobaczymy, co tam słychać. Czy tam będzie ten tygrysowy nam siadał. Bo dobrze byłoby trochę jego trochę podgonić, no bo jak widzimy... Jak widzicie... I źródlanego to sobie najwyżej przełączymy na kolejny dzień i szybko pójdzie. Troci jeziorowa, no też ładnie tam siada, więc też nie będzie problemu, wystarczy przewinąć czas. Ale musimy znaleźć jeszcze miejsce, gdzie jest ten tygrysowy gamon. Ja tutaj tych pstrągów tak za dużo nie łowiłem. Jedynie co wam pokazywałem na materiałach do levelowania, że fajna opcja, jeżeli ktoś ma za słaby sprzęt na szczupaki, to naprawdę fajna opcja posiedzieć sobie i połowić właśnie te pstrągi można. Też fajnie się na nich zarabia i leveluje. I właściwie na tym moja przygoda z tą rybą się tutaj kończy. No, zobaczymy, jak będzie na tej miejscóweczce szło. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. No, chyba tego wszystkiego nie wyciągniemy na raz. Ale zaraz wam pokażę
mniej więcej co i jak. Jest kolejny tygrysowy, to najważniejsze. I tu będzie. I tu będzie źródlany podpłynął. Także tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o te tygrysowe pstrągi, no to tutaj w tej głębinie dorwałem, ale Bartek łowi tutaj zdecydowanie bliżej, akurat od niego marker mi przysłał. I też tutaj wchodzą na tym 40 chyba to metrze jest. To 36, także tutaj też śmiało możecie atakować sobie zdecydowanie bliżej te ryby. No i najważniejsze, że biorą. Ale biorą takimi falami. Albo jest cisza, albo wszystkie wątki grają, nie? Zostało mi 6 ryb do złowienia, jak widzicie. 3 jeziorowe, 3 tygrysowe. 3 tygrysowe. Także tutaj... Tutaj biorą. No biorą, biorą dobrze. Tu dołowiłem też, o dziwo, na tej głębinie tam. Daleko dołowiłem te źródlane chyba były. Pierwsza dycha, także udało się dość szybko, ale teraz jest koniec brani i się zastanawiam, czy przewijać na nockę może, czy po prostu na kolejny dzień od razu zaatakować. Następny dzień mamy taki sam. To może spróbuję na nocy. Szybki restart wędek. I skoczmy tutaj. O, Bartek jest z tą swoją dynią. Nic nie będzie widać, ale spróbujemy powalczyć tutaj o te ostatnie tygrysowe ryby i jeziorowe, to tam, gdzie wam pokazywałem, koło bojki raz, dwa nam wjadą. Ale to już nawet sobie w ciągu dnia na nie zapolujemy, żeby było coś widać. Ważne, żeby te tygrysowe wyszły do nas. Dobra, wszystkie wędki w wodzie. Zobaczymy, co uda się tutaj dorwać w nocy. No i jest, jest pan pstrąg tygrysowy w nocy. Także jeszcze 2 sztuki. Tutaj widzę, te wędki jakoś przepłynęły zupełnie bez echa. Jeszcze raz je tu podrzucimy. Nie może tak być. O, 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 dobra, dobra. Znowu branie tutaj. Wilki jakieś wyją. Kurka wodna bez kitu. O, jest chyba 9. Tak jest. Damy jeszcze bardziej na prawo, niech napływa na to miejsce, gdzie biorą. I łowimy dalej.
zawitał właśnie do nas ostatni. 10. Strąg tygrysi, tygrysowy. Dobra, to teraz robimy dzionek, wracamy sobie tutaj pod, pod naszą. Ale ekspa zrobię. Tak, przedłużamy pobyt. Pod naszą bojkę tutaj wracamy i dołowimy sobie tutaj jeszcze troć jeziorową. Także widzimy się, jak grątki będą już w wodzie. Ja się tutaj jakoś tak ustawię. O, może tak będzie. Tak powinno być dobrze. Jedzie. Ale z 50 metrów. Tam najlepiej biorą, kurde, tak daleko przy tej bojce. To już drugi idzie, tylko wcześniej nie zdążyłem włączyć nagrywania. Znaczy nie tyle nie zdążyłem, co po prostu zapomniałem. Także jest kolejna troć. I kurde, zostanie nam ostatnia ryba. I dobrze, bo powiem wam, że już pewnie tak jak słyszycie, już przysypiam trochę. Jest 21, najwyższa pora to skończyć. O 14 zacząłem robić te zadania z przerwą na obiad. I z przerwą wieczorem, żeby po gabę pojechać do pracy. Także kurde, z 5 godzin, z 6 godzin pewnie dzisiaj spędziłem przed kompem. Ale już evencik będzie za mną. Jeszcze tylko muszę 10 rybek na kukurydzę złowić, ale to się przy okazji trzaśnie, żeby ten kapelusz dostać za chyba tam 300 złowionych sztuk jest. To jeszcze tylko to mi zostało do ogarnięcia, jak już złowię tą ostatnią troć. O, ale teraz z 50 metrów to będzie nasza ostatnia ryba. W tym momencie zakończymy cały event poza tym dodatkowym osiągnięciem na kapelusz. Oh yeah. Poszło. Poszło gładko. Czyli tak jak widzieliście, tamten spot, tutaj i trochę zmurka. I elegancko ogarnięte wszystko. Nie w tą stronę pobiegłem, chyba do tego kociołka. On gdzieś tutaj przy plaży był, nie? O. W tą stronę, dobra. Także mamy to. I lecimy odebrać na samotną gwiazdę nasze nagrody wszystkie. Ale zarobiliśmy kasiory. Ta muzyczka jest, że oni nie zmienili jej przez tyle lat na coś, jak coś innego. Odbierzmy nasze nagrody wszystkie, zobaczcie. Zobaczcie. Indiańskie kanu w garażu zaparkowali. O, 24 tysiące kasy. To najpierw całkiem spoko. Jakieś dziwne spławiki, które pewnie nigdy nie zostaną użyte. I złoty indyk. Ale wiecie co? Skoro już to mamy, to zobaczmy, ile to jest w ogóle warte. Zanim się pożegnamy, to jeszcze zobaczymy, co te nagrody nam tutaj dadzą. Wydałem 75 monet na tą złotą kukurydzę dodatkowo, żeby zakończyć event, bo mi zbrakło po prostu. A no tak, trzeba iść do domu. Przejdźmy na naszego wędkarza i zobaczmy w garażu. Indiańskie kanu jest warte 70. Indiańskie kanu jest warte 70, dobra. Trofeum to nie możemy pewnie sprzedać, niestety. Gdzie to w ogóle jest to trofeum? Jest, złoty indyk. Z tym nic nie możemy zrobić. Dobra, to jest po prostu nasza nagroda. I co jeszcze dostaliśmy? Dostaliśmy jakieś 3 spławiki, tak? 3 spławiki. Zobaczmy. Aha, ich nie można sprzedać, je można tylko usunąć. Także tak naprawdę jedyne co, no to 70 za kajak możemy wziąć. I tutaj jeszcze jak macie osiągnięcia, no to macie do zrobienia taki
macie jeszcze takie osiągnięcie, za daleko przeleciałem, gdzie to jest. O Jezu, no patrzyłem to dzisiaj. Pogromca duchów, łapcie widły, pocisk. O, buszujący w kukurydzy, tak? Dostajemy jeszcze 7 monet i dostajemy jeszcze kapelusz. No, jeszcze za każdą misję dostaliśmy monety, także... No, w sumie wyszedłem na plus, tak? Wydając te 75, no to jeszcze tam z 80 już zarobiłem. Także mam 10 pewnie więcej niż na początku. Trzeba by zobaczyć na pierwszym materiale, ile miałem monet. Także tak to wygląda. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie. Piszcie w ogóle, jak wy jesteście z eventem, jak tam to wam idzie. Jak zawsze pod każdym odcinkiem dajcie znać co i jak. I my widzimy się już na normalnym łowieniu, bez żadnej spiny eventowej. Trzymajcie się, cześć.